Witam Was serdecznie na kanale Jack The Me. Słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo troszeczkę, bo troszkę o takiej osobie będę mówił, która tak naprawdę, jakby to powiedzieć, jest osobą znaną z polityki. Ale dlaczego o tej osobie będę mówił? Już wam mówię dlaczego. Bo oglądam jednego youtubera, który właśnie o tej osobie coś tam powiedział. Powiedział, że będzie miał chyba proces w sądzie czy coś razem z wojewódzkim za reklamowanie czegoś. Nie będę mówił czego, nieważne. Nie wiem, jak dużo osób ogląda na TikToku. Specjalnie wszedłem tam, żeby sprawdzić przez tą osobę, co on tam nagrywa, co on tam wrzuca na TikToku. Jest to Janusz Palikot. Znacie go, na pewno znacie. I słuchajcie. Początku te pierwsze takie ten, okej, okay, ale szedłem coraz dalej i powiem wam szczerze, że ta osoba, Janusz Palikot, to w większości filmy, te filmiki na TikToku, które oglądałem, wszędzie i cały czas alkohol. Wódka, już nie mówiąc o piwie, bo piwo tam mało co się pokazuje, ale wódka. Swoją wódkę reklamuje. I już nie chodzi o to, że ją reklamuje, ale chodzi o to, że im głębiej w te starsze filmy wchodziłem, to zaczęło się już tam takie coś, że powiem wam szczerze, że ciągle wódka z tym, wódka z tamtym, z lodem, z żabki, coś tam. Kurwa, ej, słuchajcie, powiem wam szczerze, że ten chłop to ma problemy z alkoholem chyba. Znaczy, problemy z alkoholem. Chodzi mi o to, że to na YouTubie, co on niby tam, że ten alkohol z tym, z takim tym, tutaj z dodatkiem tego, jest zajebisty, jest świetny, jest to wódeczka jest taka, jest dobra, pyszna, bo każdy Polak ten, kurwa, każdy chyba alkoholik, żul, który nie pracuje i lubi sobie małpki walić, bo w większości już później to były same małpki, jakieś kurwa ten, ludzie, i o co chodzi? To jest kurwa patologiczny kanał osoby, która jest znana z polityki. Janusz Palikot. No, kto nie zna Janusza Palikota? Kurwa, no ej, ludzie. To jest kurwa, no bez jaj. No, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem, no nawet nie wiedziałem, dopóki dzisiaj na jednym kanale jednego youtubera, którego zawsze oglądam, jest spoko i właśnie o tym nie powiedział, wszedłem, że bo ma kanał na TikToku i ten, no dobra, no wchodzę zobaczyć, pooglądam, zobaczę. Że go Aszek bardzo nie lubi, ale lubi jego tam dziwne jakieś takie, no dziwne jakieś, no tak, no dziwne, patologiczne wręcz można powiedzieć, wrzuty na TikToka, bo w większości, nawet jak on tam coś gotuje, coś pokazuje, znaczy gotuje, coś pokazuje, jakieś dania, jakieś coś tam, takie na szybko, nie? Widać na stole, zawsze gdzieś tam jakaś wódka jest.
kurwa, i tą wódkę zawsze musi wlać. Zawsze musi ją napić. Ludzie, on ma problem z alkoholem. Cały czas, kurwa, alkohol, nie? Woda, woda, woda. A małpki to już w ogóle, bo im głębiej wszedłem w te, wgłębiłem się w to, żeby oglądać te starsze i starsze i starsze, to kurwa, gdzieś, gdzie nie jest, jest coś nagrywane, idzie polem, trzyma wódę, kurwa, w ręce. Ja pierdolę, ej, o co chodzi, ej? No patologia w czystej postaci, kurwa. Tutaj tolerują patologię na YouTubie, chleją, piją, biją się, a tutaj taki, kurwa, gościu z polityki znany i z wódą w ręce, wóda do tego, wóda do tamtego, ja pierdolę, nie no kurwa, ej ludzie, no bez jaj, no co to kurwa jest, no naprawdę robicie z nas Polaków już że my Polacy jesteśmy patologią, kurwa, to nie Rosja, do kurwy nędzy, ja pierdolę, nie no powiem wam szczerze, że to co po oglądałem i jeszcze tam mam zamiar sobie pooglądać, bo niby to tak fajnie się ogląda, ale kurwa, w sumie można powiedzieć, że chłop jest alkoholikiem, że on potrzebuje tego, on musi ten alkohol pić. No nie, no, no nie wiem, co powiedzieć na ten temat dalej. Jego kanał jest taki, można powiedzieć, patologiczny. No wódka jest, ciągle wódka. Wszędzie, co kurwa ten nagrywa i ten, jest wódka. Ta wódka jest dobra, ta wódka jest tamta. Kurwa, ta jest najlepsza. Nie no, nie mogę. Patologia. W większym rozdziale patologia w Polsce jest większa niż chyba w Rosji. Jack TV, żeglować. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Czy oglądacie ten kanał na TikToku? Janusz Palikot. Ja pierdolę. Na razie.